Gościmy trenera drużyny gości, pana Kazimierza Moskala. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Poprosimy o skomentowanie dzisiejszego spotkania. No cóż, nie udało nam się utrzymać tej koncentracji do 90 minuty. Myślę, że Zagłębie było w tym meczu zespołem, który miał większą inicjatywę. Natomiast my też mieliśmy jakieś tam swoje sytuacje, szczególnie w pierwszej połowie, ale uważam, że aby odnieść tutaj sukces, za mało tych argumentów w grze do przodu dzisiaj u nas było. Co do straconej bramki, ja z ławki ciężko mi oceniać, czy była ręka, czy nie, czy to się nadawało do gwizdnięcia karnego. Natomiast jestem przekonany, patrząc z ławki, że nie było faulu, który sędzia odgwizdał po wślizgu Michała Nawrota. I o to na pewno mam żal. Szkoda, że w takich okolicznościach Zagłębie zdobyło tą bramkę. Miał inne sytuacje, które mogło wykorzystać na pewno. Niektóre z nich sami sobie sprokurowaliśmy. Cóż, myślę, że był to dla nas na pewno ważny mecz z zespołem, który uznawany jest za faworyta w tych, do awansu, głównego kandydata do awansu. Wyjeżdżamy tutaj bez zdobyczy punktowej. Na pewno nas to boli, ale myślę, że w drodze do Katowic będziemy już myśleć o kolejnym meczu. Dziękuję. I w drugiej części konferencji gościmy trenera drużyny gospodarzy, pana Piotra Stokowca, i poprosimy, panie trenerze, o skomentowanie dzisiejszego meczu. Na pewno najważniejszą rzeczą są 3 punkty dzisiaj, ale też stylu się nie wstydzę, bo może zagraliśmy ciut słabiej niż zwykle, może trochę dał się we znaki Puchar Polski, gdzie zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, jednak te podróże i kilka osób jest przeziębionych. Nie traktuję tego jako wymówek, ale znowu prowadziliśmy grę i nie zgodzę się tutaj nawet bodajże z przedstawicielem jednym z telewizji transmitującej mecz, który stwierdził, że w pierwszej połowie GKS był nawet lepszą drużyną, co absolutnie się z tym nie zgodzę. Trudno się gra w ataku pozycyjnym i GKS dzisiaj postawił trudne warunki, bardzo mocno zagęszczali, też widać, że przeanalizowali naszą grę i na tych paru 10 metrach nie jest łatwo wymieniać śliską piłkę i grać. Także no, prowadziliśmy, próbowaliśmy i za to próbowanie myślę, że my więcej dzisiaj uderzaliśmy, więcej byliśmy kreatywni, więcej nam się chciało, więcej biegaliśmy. Może z tym chceniem to nie chcę tu odbierać walki, bo GKS mocno walczył, ale myślę, że bardziej ryzykowaliśmy i to zostało nagrodzone. Bramka w okolicznościach no, takich jak się traci, takich jak się strzela, myślę, że to jest chleb powszedni ligi i myślę, że wynik jest mimo wszystko sprawiedliwy. Na pewno GKS pokazał, że jest drużyną, która się będzie liczyła w walce o te najwyższe lokaty i my zrobiliśmy swoje i dalej idziemy swoją drogą, nie popadamy tu w hura optymizm, widzimy, że ciężko się gra. No, w większości gramy w ataku pozycyjnym i mimo wszystko jestem zadowolony, bo też stworzyliśmy naprawdę nawet z takim dobrze zorganizowanym przeciwnikiem kilka bardzo dobrych sytuacji. No i skuteczność to jest coś, nad czym cały czas pracujemy i na pewno będziemy pracować, ale cieszy to, że te sytuacje stwarzamy. Myślę, że statystyki dzisiaj były za nami i ta najważniejsza, czyli bramkowa, też była za nami. Także dziękuję za wszystko. A jeszcze, chciałem dodać, że bramka została dedykowana tutaj do tego pana. Tutaj to jest ten pan, którego urodził się syn. Mały kogucik, także następna rodzina. Karol na pewno. Rodzina powiększyła się Zagłębia Lubin i tutaj akurat fajnie, że tak na marginesie mówiąc, mogliśmy Zygmuntowi zadedykować tą bramkę i fajnych okoliczności. Także tyle. Myślę, że byliśmy świadkami ciekawego widowiska stojącego na dobrym poziomie i dwie drużyny grały bardzo dobrze zorganizowane i stąd też może tych sytuacji aż tak nie było tyle, jak przyzwyczailiśmy kibiców do poprzednich meczów. Także dziękuję. Dziękuję. Mają państwo jakieś pytania do trenera Stokowca? No, pytanie do trenera Michał Mówił, Biebca.pl. Panu Zygmuntowi oczywiście gratuluję potomka.
Trenerze, Kazimierz Moskal powiedział przed chwilą tutaj, że co do samego rzutu karnego, no nie widział dokładnie, jak to było w tym zamieszaniu, natomiast z jego perspektywy z ławki rezerwowej widział dokładnie, że nie było faulu przy rzucie wolnym poprzedzającym. Chciałem zapytać, jak to wyglądało z pana trenera perspektywy. No, powiem szczerze, że uważam, że można było 5 fauli odwidzać na Papadopoulosie, który był tam poniewierany przez stoperów. Tak można odbijać piłeczkę, myślę, że tutaj trzeba... myślę, że nie ma co strzępić języka nad tym, bo widzieliśmy ostatni mecz nawet Chorurego Głogu ze Stomilem Olsztynem, czy nawet graliśmy tu niedawno też ze Stomilem, cofnięty karny, nieuznana bramka i jakieś tam wiele rzeczy, także no, trudno mi w tej chwili polemizować. Z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że były fauli i wszystko było zgodnie z przepisami. Wiadomo, że jest jakaś taka niedosyt, jak się traci w ostatnich minutach, ale myślę, że na pewno sędzia nie wypaczył dzisiaj wyniku meczu.